Mamy samolot szkolno-bojowy, który jest szkolny, ale nie jest bojowy, bo minister Błaszczak nie zdecydował o zakupie uzbrojenia do tego samolotu. Przy kontrakcie na FA-50 nie zadbano o podstawowe sprawy. Minister Błaszczak bardzo często najpierw deklarował kupno jakiegoś samolotu albo środka bojowego, a dopiero później negocjował warunki. Ale jest jeszcze druga sprawa w tym kontekście, bo szanowni państwo, uzbrojenie do tego samolotu nie jest już produkowane. Więc ciężko dzisiaj kupić uzbrojenie do tego samolotu, skoro nie jest produkowane, więc dzisiaj Agencja Uzbrojenia dwoi się i troi, żeby znaleźć na rynku możliwość wyleasingowania albo kupna używanego uzbrojenia po to, żeby w ogóle obsługa tego samolotu i nauka na tym samolocie właśnie w trybie takim szkolno-bojowym była możliwa. Konferencje prasowe ministra Błaszczaka były nieco ważniejsze w tej priorytetyzacji niż same negocjacje.